Cześć, dzień dobry wszystkim. Tym, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Piotr Lewandowski, szef Szkoły Żeglarstwa Morka. Dlaczego dzisiaj online? No, wszyscy wiemy, dlaczego dzisiaj tylko to spotkanie będzie online. Mamy tego cholernego wirusa, że się tak brzydko wyrażę. Szukałem zalet spotkania online, no i w zasadzie znalazłem tylko jedną, reszta to same wady. Zaletą jest to, że przetestuję sobie nowe oprogramowanie. Jeżeli się okaże, że Wam się spodoba i będzie działało, no to kolejne spotkania będą na pewno lepiej transmitowane. Mam nadzieję, że następne już będzie z naszej zaprzyjaźnionej kafe Kalisja. To oprogramowanie daje pewne opóźnienie, więc zachęcam oczywiście do zadawania pytań podczas mojej prezentacji. Natomiast proszę wziąć poprawkę na to, że jest około 10-sekundowe opóźnienie w tym, co ja mówię, a w tym, co widzicie. Ale nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia prezentacji o rejsie, który prowadziłem już jakiś czas temu. Nawet chyba kiedyś o nim opowiadałem, ale bardzo miło wspominam ten rejs i postanowiłem po prostu zapchać dziurę, gdyż nasz gość zaplanowany na dzisiaj nie mógł dotrzeć. Rejs z Turcji przez Cypr do Libanu. Słuchajcie, rejs zaczął się w Turcji, w mieście Antalya. Tutaj w tym regionie Morza Śródziemnego wszystko się odbywało. Może powiększymy. Zaczął się w Antalii, płynęliśmy sobie przez kilka miasteczek tureckich, następnie odwiedziliśmy Larnakę na Cyprze i zakończyliśmy w marinie pod Bejrutem, w takiej malutkiej marinie Juni w Libanie. Plan był odwiedzić jeszcze Syrię, natomiast ten rejs miał miejsce w 2011 roku we wrześniu i wtedy już zaczynała się wojna w Syrii. Więc odwiedzanie Syrii nie byłoby mądrym pomysłem. Zaczęliśmy w Antalii, to akurat nie jest port jachtowy, to jest port miejski. Ja sobie przyleciałem ze znajomym do Antalii, do Turcji parę dni wcześniej, gdyż nigdy wcześniej nie byłem w Turcji. Chciałem zobaczyć chociaż kawałeczek tego kraju. Co mnie urzekło, to bardzo duża ilość zieleni, bardzo duża ilość wody. Jak się przyjrzycie tutaj na tym slajdzie, tam daleko jest taki śliczny wodospad wody, to tam było wszędzie pod dostatkiem. Bardzo fajne miejsce. Woda otoczona praktycznie górami, piękne widoki. Pogodę mieliśmy rewelacyjną. Nie było żadnego niedźwiedziego żeglarskiego mięsa, bo wiatry mieliśmy od zera do chyba maksymalnie 4 bofortów, czyli taka totalna rekreacja, no ale czasami to i jest przyjemne. W Turcji oczywiście Orient Wschodu, meczety, nawoływania modlitw przez ich kapłanów. Niestety o zachodzie słońca te nawoływania do modlitw również było słychać na kanale 16 VHF i troszeczkę to mnie wkurzało. To ten Orient mi się nie do końca podobał. Natomiast bardzo mi się podobało, zresztą jak w wielu krajach, że wszędzie praktycznie na budowlach zaznaczone to jest, że to jest Turcja, tacy dumni ze swojego kraju. Mnie się takie rzeczy podobają. Tutaj o, flaga turecka na jakiejś wieży, ale również flaga turecka nawet na małych jakichś budyneczkach. No i oczywiście wszechobecne oko proroka. Natomiast rejs zaczynaliśmy z mariny, która się znajdowała parę kilometrów od Antalii. No i trzeba było tam dotrzeć. Proszę zwrócić uwagę, w ogóle to był rejs etapowy. Skąd ja się tam wziąłem? Kolega namówił mnie, wynajął jacht w Grecji i chciał popłynąć do Libanu i z powrotem, do Bejrutu. No tylko, że taki rejs za ten trwał chyba 2 miesiące, cały rejs, a on zaproponował mi wzięcie jednego etapu i ja właśnie załapałem się na etap, moim zdaniem najciekawszy, właśnie z Turcji przez Cypr do Libanu.
Natomiast jacht był pod banderą grecką. No i jak wiecie, Grecy z Turkami się niespecjalnie kochają. Mają tam jeszcze jakieś swoje zaszłości. Jacht był pod banderą grecką, to widać na zdjęciu. Natomiast zadbałem o to, żebyśmy pod prawym salingiem mieli naprawdę bardzo dużą banderę turecką, żeby było widać, że no tak, no jesteśmy pod grecką banderą, ale tu oczywiście szanujemy Was, że jesteśmy na Waszych wodach terytorialnych. Zresztą to jest obowiązek, jak ktoś nie wie. I pod prawym salingiem nosiliśmy dużą turecką banderę. Pierwsze wyjście zaraz po zaokrętowaniu się. W ogóle w marinie bardzo, bardzo fajnie. Ciasno co prawda, ale przy manewrach była asysta pontonu, wręcz zachęcali do tego, żeby zawołać ich przez radio, jak się będzie opuszczało marinę, i pojawił się marinero jeden na pontonie. Słuchajcie, postój był rufą do nabrzeża na mooringach, nawet nie musiał nikt z załogi mooringu dotykać, facet z pontonu odwiązał mooring, wrzucił go do wody i jeszcze, że tak powiem, popchnął mi dziób łódki, tak zadziałał jak ster strumieniowy, więc wyjście z portu łatwiejsze od spania. Przez nockę pierwszy przelot zrobiliśmy, popłynęliśmy do pierwszego z małych porcików tureckich w nazwie Sait. Bardzo ładne, urocze, małe miasteczko, w którym znajduje się bardzo dużo budowli antycznych, w zasadzie pozostałości po tych budowlach. W zasadzie cumowaliśmy pod samymi kolumnami. Tu widok z naszego jachtu, bardzo, bardzo uroczy poranek. I tych budowli tam było bardzo dużo. Nasz rejs w ogóle, no słuchajcie, bo ja to jachtu to głównie używam, oczywiście lubię bardzo żeglować, ale jest to jakby dodatek do zwiedzania sobie różnych miejsc na świecie. I oprócz przyjemności żeglowania też staram się i samemu pozwiedzać, i załodze też umożliwić zwiedzanie. Także tutaj dużo, dużo zdjęć będzie ze zwiedzania, natomiast troszeczkę też poopowiadam o pływaniu. Amfiteatr bardzo duży. Miasto Sait w starożytności, z tego co wyczytałem, głównie trudniło się piractwem i handlem niewolnikami. Uroczo położone na Cyplu. Bardzo dużo tych budowli. Spacerując sobie po tym miasteczku Sait, przy murkach różnych, widzieliśmy dużo potłuczonych doniczek i strasznie nas interesowało, co to są te potłuczone doniczki, o co tu chodzi. Nie wyglądały one absolutnie na antyczne doniczki. Dopiero jak postanowiliśmy pójść na obiad w pobliskiej restauracji, okazało się, tajemnica się rozwiązała. Otóż te doniczki to były właśnie takie naczynia, w których podawano specjalitet tamtejszej kuchni, coś w rodzaju gulaszu. W ogóle Turcy mają świetną kuchnię. Jak ktoś z Was nie był, to naprawdę polecam. Jedna z fajniejszych kuchni, oczywiście zaraz po polskiej, ale jedna z fajniejszych kuchni, jakie miałem przyjemność kosztować. Ale wróćmy do tych doniczek. Ta doniczka to można powiedzieć, że to taki turecki odpowiednik polskiego kociołka. W tej doniczce była potrawa, my tam jakieś gulasze pozamawialiśmy, przykryta ciastem chlebowym, no i w piecu chlebowym zapiekany. Następnie kelnerzy, którzy to podawali, przynosili to na takich, no tak jak tu jest pokazane, i takim młoteczkiem tłukli po prostu górę tego naczynia, żeby można było dostać się do potrawy. Po czym te doniczki po spożyciu posiłku, no niestety gdzieś tam pod tymi murkami lądowały i stąd ich taka ilość. Natomiast bardzo, bardzo dobre. Paweł, tak, będę starał się zrobić zapis tego, także też będzie potem do obejrzenia offline. Oczywiście, jak to w Turcji, pełno straganów, gdzie pełno warsztatów, na których wytwarzano dywany ręcznie, bardzo ładne, ale
nie daj Bóg zapytać któregoś wystawcę o po prostu cokolwiek o tym dywanie, no po prostu mistrzowie sprzedaży, no nie przyjmowali odmowy, nie, na jachcie nie ma miejsca, jak mówiliśmy, no to nie, to wyślemy wam dywan do domu, w ogóle super cena i tak dalej, i tak dalej. No nikt się nie skusił na zakup dywanu, ale no wyglądało to imponująco. Wybrzeże w ogóle bardzo, bardzo fajne, takie skaliste, bardzo ładne widoczki. Tutaj widać latarnię morską, no i kilka słów wyjaśnienia. Ta latarnia morska no nie jest taka, jak jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, że jest to wielki budynek. Ostatnio byłem zupełnie przypadkowo zwiedzić sobie latarnię morską w Świnoujściu, no to tam jest 300 schodów, żeby wejść do góry. Tutaj mały budynek, ale tu nie ma potrzeby, żeby te latarnie były bardzo wysoko. Chociażby dlatego, że od razu się robi bardzo głęboko, bardzo blisko od brzegu już są duże głębokości. No a po drugie, no one są ustawiane tak na skałkach. Tutaj bodajże najbardziej na południe wysunięty jest kraniec Turcji, z tego co pamiętam. Kolejne nasze miejsce, które odwiedziliśmy, w zasadzie załoga tylko odwiedziła, gdyż tutaj nie było portu, jacht stał na kotwicy. Ja zostałem na jachcie, to są zdjęcia któregoś z załogantów. Anemurium, też starożytne miasto, które można było sobie pozwiedzać. Transport z brzegiem odbywał się na takim malutkim pontoniku. Pontonik był wyposażony w silnik. No, ja akurat zostałem na pokładzie pilnować łódki. Może nie tyle, żeby ktoś jej nie okradł, tylko żeby kotwica trzymała, żeby potem nie ganiać jej po Morzu Śródziemnym. I co fajnego tam było, ja akurat nie byłem, ale w ogóle na wszystkich tych budowlach starożytnych, które zwiedzaliśmy, można było praktycznie wejść i dotknąć ich. To było zupełnie coś innego niż jesteśmy przyzwyczajeni, że się ogląda z daleka, nie dotykać, gdzieniegdzie nie fotografować. Tutaj można było sobie po prostu przejść i pozwiedzać. O, Mariusz, komentarz jakiś nie na temat, wejdę w słowo. No, fajnie, że oglądasz. Szkoda, że cię z nami nie ma, bo ty miałeś być naszym gościem. Pozwolisz, że tą kamerkę zobaczę później, bo nie ogarnę tego, jak to puścić tutaj na transmisję. To już każdy sam musi sobie zobaczyć, ale fajnie, że oglądasz. Pozdrawiam i nie odpuścimy ci przyjazdu na następne spotkanie. Tak, pozostałości tych budowli starożytnych, no całkiem dobrze zachowane i duże, ogromne to było. I tutaj nasza załoga prawie że w komplecie. Jacht to była standardowa Bawaria 50, 11 osób załogi, jednej osoby tutaj nie ma, bo akurat robi zdjęcie. Sami faceci plus jedna rodzynek dziewczyna. No i tutaj, jak się przyjrzycie, kubki z motywem tureckim i nasz ulubiony napój podczas rejsu, który mogliśmy spożywać naprawdę w ogromnych ilościach. Ayran. No, pierwszy raz wtedy to próbowałem, strasznie mi to zasmakowało, wszystkim zresztą zasmakowało. Schodziło to w naprawdę ogromnych ilościach, chyba więcej niż woda. I kolejny porcik. Tutaj akurat stateczek Coast Guardu tureckiego. Podczas całej żeglugi to był jedyny spotkany przeze mnie na wybrzeżu tureckim statek Coast Guardu. On tutaj przed nami wpłynął do portu, ale też i nie było żadnego ruchu za bardzo na morzu. Statków tam nie pamiętam, ale pojedyncze ilości były spotkane, żaglówek żadnych. Jak już, to spotykało się jakichś tam miejscowych rybaków. Tak, i kolejne miejsce, zamek. Z tego co wyczytałem, jest to zamek pozostałość po wyprawach krzyżowych, zamek krzyżowców. Też fajny, można było wszędzie sobie po nim
pochodzić, pozwiedzać, wejść na mury, no z ostrożnością. Tak, no i oczywiście jakaś tam knajpeczka. Słuchajcie, niesamowite było to, że wpływaliśmy do porciku rybackiego, w którym nie było nic. No nic, no stał jakiś kuter rybacki, jakiś wrak statku, zresztą za chwilę go pokażę. I ni stąd, ni zowąd zjawiał się jakiś miejscowy gość. Tutaj się pojawił akurat ten chłopak, który gestykuluje tam. Zamawiamy potrawy. No i ten gość przypadkowo zupełnie miał restaurację, ale jego szwagier jakiś tam, czy jakiś inny członek rodziny przypadkowo prowadził busa, to nas tym busem zawoził. Restauracja była za mała na całą załogę, to nie było problemu, żeby z restauracji obok pożyczyć krzesła i talerze i ogarnąć kolację. No po prostu tam nie było, że się nie da, tak? Nie było. Bardzo fajne to było, strasznie mi się to podobało. No tutaj akurat zamówiliśmy jakąś rybkę i herbatka parzona w jakiś ich tradycyjny sposób. Herbata to, ja nie lubię słodkiej herbaty, a tam byłem zmuszany po prostu do picia słodkiej herbaty. Nawet jak zamawiałem gorzką, to Turcy pukali się w głowę i mówili, że no po chwili, że dobra, to zrobimy ci gorzką. Po czym przynosili i tak słodką i mówili, ale trochę ci jednak posłodziłem, nie? No to trochę dawało się jeszcze wypić, no ale dla kogoś, kto nie lubi słodkiej herbaty, no to było to ciekawe. Natomiast no, posiłki były podawane na bogato. Tutaj akurat frytki z ogniami sztucznymi. A co? Tak, to był właśnie ten porcik, o którym mówiłem. No proszę zobaczyć, jakiś kuterek, ten maszt to my, jakieś nabrzeże, no naprawdę nic się nie dzieje. Obok jakieś wraki statków, które po prostu, no jakby popatrzeć po sposobie cumowania, no to raczej dawno temu pływały. Zresztą nie trzeba patrzeć na sposób cumowania, tylko wystarczy na te statki popatrzeć. Oczywiście jakaś drobna infrastruktura w tym porcie była. No tutaj akurat budynki miejscowej toalety. Miejscowej toalety, ale no nikt się nie odważył tam korzystać z tej toalety ani tam kąpać. Na szczęście wszystko się znajdowało na jachcie, więc nie było problemu. Jacek, nie wiedziałeś, że lubię zwiedzać? Zawsze lubię zwiedzać, tylko tam, gdzie razem pracujemy, to nie ma zwiedzania. No i ciekawa rzecz, oczywiście zawsze ktoś próbuje łowić ryby. Tutaj na zdjęciu mój kolega Eryk, z którym właśnie przyleciałem parę dni wcześniej do Turcji. No i poszliśmy, wiedzieliśmy, że będziemy próbować łowić ryby, więc u Turka, u którego wynajmowaliśmy pokój, no zapytaliśmy go, czy gdzieś jest jakiś właśnie sklep wędkarski, coś takiego. No swojego syna młodego wysłał z nami, żeby nas zaprowadził na targ. Na targu podeszliśmy pod stoisko z artykułami wędkarskimi. Facet wypytał nas, co i jak będziemy łowić. No, wytłumaczyliśmy, że z jachtu, że wypytał o prędkość tego jachtu. No to tam porozmawialiśmy. Długo nas pytał o szczegóły, jak będziemy płynąć, z czego łowić i tak dalej, i tak dalej. No i sprzedał nam dwa takie... Jak to nazwać? No, żyłka na takiej szpulce zakończona kilkoma haczykami na końcu. Zapłaciliśmy za to, już nie pamiętam, chyba 4 albo 6 tureckich lir, to tam w granicach 12 chyba złotych, 15, co jak znam życie, to pewnie i tak przepłaciliśmy zdrowo, no ale taki urok, więc grosze jakieś na to wydaliśmy. No i powiem wam, że na ten sprzęt ryby się łapały, tutaj złapana makrela. Natomiast któryś z załogantów przywiózł ze sobą profesjonalne wędki. No, wędki wyglądały naprawdę jak 1 000 000 dolarów. Myślę, że jakieś auto byłbym w stanie sobie za wartość tych wędek kupić.
No i śmieszne było to, że na tamte wędki nie złapało się nic, a na te nasze badziewne przewieszki, no łapaliśmy te makrele, więc jednak kurczę, miejscowych trzeba się słuchać. Zwłaszcza, że ja pojęcia o łowieniu ryb to nie mam praktycznie żadnego. Tak, no i tutaj akurat świeże makrele robione w kambuzie jachtowym przez Marcina, załoganta. Bardzo dobre były. Dogadzaliśmy tam sobie, nie można powiedzieć. Łódka dobrze wyposażona, więc można było poszaleć. Tym bardziej, że każdy z załogantów jakąś tam smykałkę do gotowania miał, więc było ok. No ale też oczywiście odwiedzaliśmy lokalne jakieś knajpeczki. Także Weronika, knajpki były też zwiedzane. Oczywiście nieśmiertelny Ayran. Najlepsze, najzabawniejsza historia to była w którymś porcie tureckim wieczorem z kolegą. Kolega zakomunikował, głodny jest. No dobra, no to idziemy coś zjeść. No i poszliśmy, to już by tak, to takie malutkie miasteczko było. Znaleźliśmy jakąś knajpkę. Bardzo miła pani kelnerka, która chyba poza tureckim w żadnym języku innym nie mówiła. No i chcieliśmy się dogadać, żeby coś zjeść. I pamiętam, że pokazuję na brzuch, że pogłaskałem się po brzuchu i pokazałem na brzuch. Pani kiwnęła głową, że rozumiem, przyłożyła ręce do głowy i pokazała tak jakby rogi i zrobiła me. Ja mówię, oho, będziemy kozinę jedli. No to dobra, to kiwnęliśmy głową, że tak. No okazało się, że pokazując na brzuch, pani zrozumiała, że chcemy wątróbki. A że z koziny miała, no to zaproponowała kozinę i jedliśmy szaszłyki z kozich wątróbek. Ale bardzo, bardzo dobre to było, bardzo śmieszne. Na koniec, na zakończenie kolacji zapłaciliśmy, oczywiście nieśmiertelny Ayran. No ale pani przyniosła, idzie z jakąś butelką, taką z perfumami, no i pokazuje coś tą butelkę i tak nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. No a pani nam pokazuje, żebyśmy nadstawili ręce. No i chodziło, żebyśmy, nie wiem, zdezynfekowali się po posiłku, czy poperfumowali, nie wiem, o co chodziło, ale nadstawiliśmy te ręce, no i dostaliśmy nalane wody kolońskiej jakości chyba najgorszej z możliwych, jaką można dostać, ordynarnie pachnącej, no ale pokazała nam, że mamy sobie twarz pochlapać. No pochlapaliśmy, potem trochę załoga marudziła, że im śmierdzimy, no ale wykąpaliśmy się, nie było źle. Właśnie. Czy pomyliłem grafiki? Nie, nie pomyliłem. Nieprzypadkowo znajduje się tutaj rysunek znanej kreskówki Asterix i Obelix. Słuchajcie, naszą podróż w Turcji kończyliśmy w porcie Taszuczu, wchodząc w ogóle na jacht w Antalii. Korzystaliśmy z usług agenta, to po prostu zmiana listy załogi, to kosztowało nas chyba, nie pamiętam, ale niemało, 150 euro chyba. No i ten agent powiedział, że jak będziemy wychodzili, opuszczali wody terytorialne Turcji, żeby do niego zadzwonić, to on to do kogoś zadzwoni, przyśle nam agenta i że ten agent ogarnie nam odprawę i że to kosztuje 250 euro. No, nie jest to mało, prawda? Nawet jeżeli podzielić na 11 członków załogi, no na 10, bo kapitan wiadomo darmo zjadł, no to nie jest to mało na osobę. No ale że mieliśmy troszeczkę zapas czasu i wiedzieliśmy, że Syrii nie będziemy odwiedzać, to postanowiliśmy, że zaryzykujemy, spróbujemy zrobić odprawę samodzielnie, odprawę wyjściową z Turcji. I słuchajcie, no jakby się nie udała, no to zostaniemy dzień dłużej, zawsze po agenta można zadzwonić, to nie problem. No i słuchajcie, zacząłem o 8 rano robić odprawę. I skąd to zdjęcie, skąd ten rysunek Asterixa i Obelixa? Przypomnijcie sobie, jeśli nie oglądaliście, to polecam odcinek 12 prac Asterixa. I jest tam epizod, kiedy mają w domu, który czyni szalonym, czyli w jakimś urzędzie, załatwić jakiś dokument. I oni tak biegają od okienka do okienka. Więc to ta moja odprawa właśnie troszeczkę przypominała te 12 prac Asterixa.
musiałem być w trzech urzędach i to tak w określonej kolejności, w niektórych kilka razy. Byłem na policji, w kapitanacie portu i jeszcze w czymś odpowiedniku służby celnej, czymś takim. Odprawę skończyliśmy w okolicach godziny 12 na policji. Poszedłem już na policję z paszportami. Jak sobie stał z załogą przy nabrzeżu? Poszedłem z paszportami, myślałem, że wszystko sam załatwię. Nie, to takie proste nie było. Na policji poproszono mnie, żebym poprosił całą załogę, bo pani policjantka akurat, która była na dyżurze, ona musi zobaczyć załogę. No, niby nic niezwykłego. 12 w południe. Poprosiłem załogę, podeszliśmy pod ten komisariat, a pani policjantka w załodze kazała stać i czekać na zewnątrz, a mnie zaprosiła do środka. Ekipa stała w pełnym słońcu, nie było tam się za bardzo gdzie w cień schować, a pani mnie zaprosiła, zaproponowała herbatę, paszporty leżały sobie na stole, a ona była zainteresowana, co tam słychać w Polsce, jak się żyje w Polsce, a jak się pływa w Polsce, a co nam się w Turcji podoba. 40 minut tak żeśmy gadali, oczywiście w klimatyzowanym pomieszczeniu, a moja biedna załoga no, stała i czekała w tym pełnym słońcem, nie mogąc się nawet schować nigdzie w cień. Po tych 40 minutach pani policjantka nawet nie zajrzała do paszportów, oddała paszporty i powiedziała, możecie płynąć. Odprawiliśmy się, wypłynęliśmy. Nockę zajęło nam przepłynięcie do Larnaki na Cyprze. Tutaj jak widać na maszcie pod prawym salingiem mamy już banderę Cypru, no bo byliśmy na innych wodach terytorialnych. Pod lewym salingiem generalnie można sobie wieszać proporczyki klubowe czy inne rzeczy. No i tutaj akurat jak się przyjrzycie jest proporczyk mojej firmy Morka, a niżej proporczyk takiego skipper klubu, który kiedyś próbował mój kolega Jacek Szczepaniak zakładać. Jacek, jak jeszcze oglądasz, to pozdrawiam, może wrócimy kiedyś do tego tematu. Niech czasy się tylko uspokoją. No ale dobra, jesteśmy na Cyprze. Cypr jest podzielony na dwie strony. Na stronę grecką i na stronę turecką. Rozdzieloną granicą. I my byliśmy, Larnaka jest po stronie greckiej i tam no, to jest Unia Europejska, jest cywilizacja. Postanowiliśmy pozwiedzać też turecką stronę, ale żeby uniknąć już tych procedur granicznych, które mogłyby się różnie skończyć, znaleźliśmy, a w zasadzie jeden z załogantów znalazł na miejscu przewodnika, który busem nas po prostu zawiózł na turecką stronę. No ale gdyby wbito nam do paszportów stempel, że przekraczaliśmy, weszliśmy na terytorium tureckie Cypru, no to mógłbym na przykład mieć problemy w Grecji, tak? Grecja mogłaby mnie nie wpuścić w ogóle do siebie, do kraju. Więc no, nie wbijano tego do paszportu, tylko dawano taką kartkę, zwykłą, najzwyklejszą kartkę z drukarki. No a po tureckiej stronie Cypru tutaj na przykład pozostałości po katedrze jakiejś, w Famaguście. I słuchajcie, no kiedyś to była katedra, jak były wyprawy krzyżowe, prawda, piękne pozostałości, ale tu już widać po lewej stronie tej katedry, że została przerobiona no, na inny obiekt kultu religijnego, na meczet. Nie było problemu. Plaża po tureckiej części Cypru. Zdjęcie zrobione nielegalnie, ponieważ no, te hotele są opuszczone. W ogóle Turcy chyba sobie tam nie za bardzo poradzili po tej swojej stronie z gospodarką. Są po prostu ruiny te hotele, ale był postawiony budka wartownicza. Jeżeli byście się przyjrzeli, w prawym dolnym rogu tutaj tego hotelu jest taka budka, siedział wartownik z bronią i pilnował, żeby broń Boże nie robić zdjęć tych hoteli. Oczywiście plaże, widoczki, wszystko było można, ale nie to. To zdjęcie tak troszeczkę robione z ukrycia.
Tu zdjęcie zrobione z greckiej części Cypru przez granicę na góry znajdujące się po stronie tureckiej, no żeby Grekom przypominać, że kawał Cypru jest turecki, żeby tam, nie wiem, jątrzyć temat. Wymalowane naprawdę wielkie, wielkie flagi północnego Cypru, czyli tej tureckiej części Cypru. No i płyniemy do Libanu. Płyniemy do Libanu. Szykuję oczywiście tutaj przed wejściem na wody terytorialne Libanu pod prawy saling na maszcie banderę Libanu. Słuchajcie, zawsze jak pływam, staram się mieć jak najbardziej aktualne pomoce nawigacyjne i jedną z takich pomocy głównych jest książka, która się nazywa Locją, w której są opisane chociażby aktualne przepisy przekraczania granicy. Tutaj było opisane, że na wejściu do Libanu trzeba się jeszcze zgłosić z międzynarodowych wód, żeby wejść w ogóle na ich wody terytorialne. Zgłosić przez radio. Natomiast moja publikacja była wydana na jesień 2010 roku. Nie było nowszej. My byliśmy we wrześniu 2011. A w związku z tym, że w 2011, bodajże w marcu, się zaczynała wojna w Syrii, Liban zaostrzył troszeczkę procedury graniczne i powinniśmy się zgłosić jeszcze dobę wcześniej, im zameldować, że w ogóle chcemy wpływać. Niestety na Cyprze o tym nas nie poinformowali. No i wpływamy na ich wody terytorialne. Zgłosiłem się przez radio. Wchodziliśmy na ich wody terytorialne w nocy. Dokładnie przekraczałem granicę o północy. I w tej locji było napisane, że do mariny, do której chcę wpłynąć, nie zaleca się wchodzić w nocy. To takie dosyć mocne było, you shouldn't, takie dosyć mocne się nie zaleca w nocy. Ponieważ nigdy nie byłem w tej marinie, z planu portu i z mapy nie wydawało mi się jakieś bardzo trudne wejście, no ale nie powinieneś wchodzić w nocy, to nie powinieneś wchodzić w nocy. Zgłosiłem się przez radio. Akurat pogoda była wtedy taka, że wiatru zero. Wody terytorialne to jest, moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie, to jest 12 mil morskich od wybrzeża, więc mówię sobie tak. O 6 rano się robi widno, jest wschód słońca, to jak ustawię sobie tak prędkość jachtu na 2 węzły, czyli 2 mile morskie na godzinę, no to jest północ, no to akurat 12 mil morskich, no to o 6 rano będę sobie wchodził, wszystko gra i buczy. No i tak też zrobiłem. No ale po chwili dostaję wywołanie przez radio, dostaję to wywołanie, woła mnie ich straż graniczna i pytają się o maksymalną prędkość mojego jachtu. No to im grzecznie odpowiadam, że jest to 6 węzłów. No i dostaję polecenie. Proszę płynąć z maksymalną prędkością, 3 mile morskie przed portem zatrzymać się, zawołać przez radio, czekać na dalsze instrukcje. No kurde, no kiczort, no ale generalnie nie będę się kłócił ze strażą graniczną, zwłaszcza państwa, które niedawno jeszcze było w stanie wojny i tam no, dosyć nerwowi są przy procedurach granicznych. Zapytałem, czy faktycznie o to im chodzi, potwierdzili, dobra, płyniemy. Jestem te 3 mile przed portem, wywołuję ich. No proszę stać i czekać. No to stoimy, czekamy. Ja sobie zszedłem pod pokład, zrobiłem sobie jakąś tam, już nie pamiętam, coś na ciepło, kawę czy tam herbatę, nieistotne. Wziąłem sobie do ręki jakieś krzyżówki, żeby zabić czas. Ta łódka się buja w dryfie, nie ma wiatru, więc zupełnie nie mamy żagli, stoimy na tej wodzie, czekamy. No i w tym momencie ktoś z pokładu woła, że ktoś do nas płynie. No dobra, mówię, pewnie straż graniczna. Wychodzę, faktycznie. Płyną pontonem, tylko słabo było widać, bo nas oświetlali reflektorem, czyli chcieli zobaczyć, kto my jesteśmy, no a że nas oświetlali, to my nie widzieliśmy, kto tam dokładnie płynie. Okrążyli nas parę razy, pooświetlali, zawołali przez radio, bardzo grzecznie, odezwałem się, czy mogą podpłynąć do burty na kontrolę. No, pytanie bardzo retoryczne. No, oczywiście zaprosiłem ich, tak, zapraszam, proszę bardzo. Podpłynęli. Zapytał się dowódca, czy może wejść na pokład. Oczywiście pozwoliłem.
No, zszedł pod pokład, wypytał, co my chcemy robić w tym Libanie i tak dalej. Zapytał, czy może przejrzeć pod pokładem kabiny. No, oczywiście mu zezwoliłem i tak dalej. No i poprosił mnie o dokumenty. Słuchajcie, odstawiłem numer stulecia, ponieważ dowódca tej łodzi bardzo ładnie, dużo ładniej ode mnie rozmawiał po angielsku, więc sobie myślę, no nie będę mu pokazywał polskiego patentu, pokażę mu brytyjski, no, bardziej znany na świecie, to mówię, nie będę musiał się tłumaczyć ze swojego. Tylko że ten brytyjski ma taki format, że jest trochę większy od naszych patentów, jest taki książeczkowy i słuchajcie, idealnie mi się tam mieściły moje polskie pieniądze. Po prostu lądując w Turcji, schowałem tam, wyciągnąłem z portfela polskie banknoty, bo wiadomo, żeby mi tam nie były potrzebne i sobie włożyłem po prostu w ten angielski patent i o tym zapomniałem. I słuchajcie, ja podaję temu dowódcy ten patent, on otwiera tą książeczkę, a tam są bodajże 2 czy 3 stówy polskie. Mnie się zrobiło blado. Wziąłem te pieniądze, zacząłem go przepraszać. Na szczęście facet to obrócił w żart i skomentował tylko, że to jest libańska marynarka wojenna, nie turecka marynarka wojenna i nie trzeba ich przekupywać. No ale jak się domyślacie, w wielu miejscach na świecie, nawet w Polsce, mógłbym mieć naprawdę bardzo duże problemy przez swoją głupotę, no co tu dużo mówić, głupotę. No dobra, przeszukali tą łódkę. Mówią, no to możecie płynąć do mariny, tylko tam macie stanąć przy nabrzeżu, do odpraw i czekać. No dobra, no to płyniemy. Co się okazało? Wejście proste, naprawdę zero żadnych problemów. W ogóle tak jak tutaj na zdjęciu, to jest zdjęcie po zacumowaniu z tej mariny, tak fajnie wygląda w nocy przedmieścia Bejrutu, jakby ktoś złotem wzgórza obsypał, no fajnie to wygląda. No i słuchajcie, stajemy przy tej kei odpraw. Jest jakiś tam posterunek, widzę, że coś się rusza. No i co się okazało? Domyślam się, że to nie powinniśmy wpływać w nocy. To było dlatego, że tam żołnierze spali. Po tym, że są to żołnierze, to poznałem po tym, że wyszło 2 gości w piżamach. Mieli czapki wojskowe tylko założone i przewieszone przez ramię karabiny. No to biorąc pod uwagę, że wychodzili z budynku wojskowego, założyliśmy, że są to żołnierze. No i przyszli, no i cyrk kolejny. Paszporty, przeszukanie łódki, no i oni muszą sprawdzić. Słuchajcie, odprawa trwała, tak przychodzili co chwilę inni, trwała do, żeby was nie skłamać, już było dobrze u nas po śniadaniu, to mogła być godzina 9-10. Przyjechał jakiś bardzo ważny, bo przyjechał eleganckim, czarnym takim SUV-em tu na wjazd, zezwolił na wjazd do Libanu. Tak po chwili przyszedł do nas marynarz, poprosił mnie na dalszą część odprawy. Wypisaliśmy jakiś taki dziwny druk, nie wiem co to był. Wiem co to było. To była opłata za odprawę. Jak widać, wszystko jest jasne. Po czym, co ciekawe, nie pozwolono nam się jachtem poruszać po Libanie, tylko nasze paszporty zostały zabrane, aresztowane i paszporty nam wydali dopiero jak schodziliśmy z jachtu, jak zmienialiśmy się z kolejną załogą. No i udawaliśmy się na lotnisko i w tym momencie nasz rejs żeglarski się skończył, potem to już było tylko zwiedzanie Libanu. Tutaj w dzień widać właśnie tą akcję, ktoś wpływał jeszcze po nas w dzień też, motorówka podpływa, opływają, oglądają, no i procedury i cyrki graniczne. Żadnych na terenie Libanu, żadnych instalacji wojskowych zdjęć nie można robić, więc to zdjęcie z ukrycia, takie posterunki, no nieciekawie to wygląda. Jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja jestem, Polska jest bardzo bezpiecznym krajem, a tutaj to tak wygląda, no robi wrażenie. Chociaż nie powiem, czułem się tam bezpiecznie. Żołnierze z karabinami na ulicach. Zamiast paszportów wydano nam właśnie takie dokumenty i z tymi dokumentami poruszaliśmy się po prostu po 5 dni po Libanie.
Tutaj nasza marina, w ogóle marina bardzo fajna. Jachty i mniejsze, i większe. W momencie, kiedy cumowaliśmy na swoim miejscu, to został mi przydzielony pilot, czyli człowiek z obsługi mariny, który grzecznie wszedł, wcześniej zdjął buty, wszedł na boso na pokład, no i pokazywał, gdzie mam wpłynąć i pomagał trochę z cumowaniem, tak żeby, broń Boże, załoga się nie przemęczyła przy cumowaniu jachtu. Marina bardzo fajna. Pierwsze 3 dni postój gratis. Za całe 5 dni zapłaciliśmy coś w okolicach $75 amerykańskich. Za 5 dni, wszystko oczywiście w cenie. Tutaj marina na drugim planie. Pierwszy basen to jest port bodajże wojenny. Zresztą tu widać drugi basen jachty. Trzy baseny do naszej dyspozycji w marinie, z czego jeden 50-metrowy, także bardzo, bardzo fajnie. Wszystko za $75. Za całość, za 5 dni, także bardzo, bardzo fajne miejsce. Sam Liban, no to takie miasteczko trącące Orientem. Bardzo fajne, jeżeli ktoś by tam miał okazję być, to polecam. To było 9 lat temu, nie wiem jak jest teraz, ale było widać zniszczenia jeszcze po wojnie. Oczywiście meczety, no wiadomo. Tutaj już do tego meczetu naszej załogantki, no nie wpuszczono od tak, musiała założyć oczywiście wszyscy boso, a ona jeszcze musiała założyć gościnną burkę. Ale też i zwykłe kościoły, bo tam jest podobno całkiem sporo katolików. No i oczywiście tu w Bejrucie dwie witryny sklepowe zrobione przez któregoś z załogantów. Te sklepy, nie byłem akurat na tej wycieczce z ekipą, ale nie mam powodów, żeby im nie wierzyć na słowo. Tutaj witryna sklepowa z burkami, najnowszy fason, prawda? A obok witryna sklepowa, no, z takimi strojami, również dla pań. Także miasto i kraj troszeczkę kontrastów, ciekawe. A tutaj jedna z ulic, tak? Proszę zwrócić uwagę, tam się nie malowało podwójnej ciągłej jako zakaz wyprzedzania, tak jak u nas, tylko się stawiało betonowy murek. Jak miał być zakaz zatrzymywania się, to krawężnik był naprawdę taki, że trzeba było wysoko nogę podnosić i myślę, że to dobrym podwyższanym autem terenowym dopiero by się mogło wjechać na ten chodnik. Co ciekawe, kierowcy... Mieliśmy takiego przewodnika, który nas troszeczkę tam obwoził i któregoś razu poprosiliśmy go na koniec, żeby nam polecił jakąś tam knajpeczkę, żeby coś zjeść. No, no jest fajna knajpa. No dobra, pojechaliśmy do tej knajpy. Zjedliśmy, wszystko fajnie, pięknie. On na nas czekał. No i żeby nas odwiózł do mariny, go poprosiliśmy. Oczywiście nie ma problemu. I słuchajcie, koleś drogą taką eską rusza pod prąd, jedzie po oczem pod prąd. My oczywiście się drzemy, że co on robi, a on do nas, że no tu jest tylko 300 metrów do zjazdu, a tak by musiał parę kilometrów objeżdżać bez sensu. Także no pełen luz. Też dużo fajnych miasteczek. Jak się przyjrzycie tutaj w głębi tego budynku, to też jakaś restauracyjka była, są pouwieszane takie kamienie z dziurką. To podobno są stare, bardzo stare, antyczne kotwice. Tak kiedyś podobno kotwica wyglądała. No i na targowiskach faceci, którzy palą te szisze, te fajki wodne. To było bodajże miasto Tripoli. Targi, też także pachniało Orientem. Natomiast w tym mieście namówiono nas, żeby pozwiedzać fabrykę, bardzo starą fabrykę, no właśnie czego? Mydła. Zresztą jest napisane, co widać, prawda? Fabryka mydła, ręcznie robione mydła. Tutaj widać takie fajne kulki mydlane. Facet robił, no nie wiedziałem jeszcze wtedy, że po w sumie niewielu, bo po ilu? Po 8 latach
sam stanę się razem z małżonką producentem mydła, ale nie to mnie natknęło, także jeżeli by ktoś miał ochotę na nasze ręcznie robione mydełka, ręcznie pakowane, powiem, że ja je kroję osobiście, natomiast wyrobię z mojej żony, to tutaj jest adres strony. Oczywiście audycja zawierała lokowanie produktu, ale myślę, że wybaczycie mi tą drobną reklamę. Także stałem się producentem też mydełek. No dobra, wróćmy do Libanu. Tutaj kolejny z jakichś porcików. Tu już był port Saida, wysunięty daleko na południe. On był bardzo niedaleko granicy z Izraelem. I tutaj było duże, duże osiedla Palestyńczyków. Akurat trafiliśmy, nie pamiętam co to był za dzień tygodnia, ale było święto, że po prostu wszystko było zamknięte i tak troszeczkę nie można było poczuć tego Orientu. Ale fajne stare miasto. Tutaj już, moi drodzy, chodziliśmy, mieliśmy dwóch przewodników, którzy pilnowali, żebyśmy się nie zgubili. Jeden przewodnik szedł z przodu grupy, pilnował, żebyśmy wszyscy szli w miarę blisko siebie, jeden szedł na końcu, także no tutaj troszeczkę tak z emocjami było. Fajne takie miasteczko. Wejście do budynku, jak widać, trzeba było mocno się ukłonić, żeby wejść. No, z otwartych rzeczy znaleźliśmy cukiernię, piekarnię, gdzie no, obłędne słodkości robili. No, oni mają naprawdę bardzo, bardzo dobre te słodkie rzeczy. Namówiono nas również, no i też jakbyście mieli okazję, to polecam groty Jetta. Zdjęcia są z internetu, dlatego że nie pozwalano nam robić zdjęć w środku. Fajne takie groty, pływa się w nich łódkami, no wrażenie niesamowite. Polecam. A któregoś dnia ci nasi przewodnicy mówią, że co by tu zobaczyć. Chcieliśmy jakieś miasto starożytne zobaczyć, natomiast nam odradzili, powiedzieli, że tam tydzień czy dwa przed nami zdarzyły się tam porwania turystów dla okupu i że nie polecają. No, skutecznie nas zniechęcili do zwiedzania tego miasta, ale powiedzieli, że jest nowo otwarte muzeum i że oni też nie byli tam, ale to może być na pewno ciekawe, bo jest to muzeum Hezbollahu. No dobra, pojechaliśmy do muzeum Hezbollahu. Słuchajcie, o ile na terytorium całego Libanu nie pozwalano nam robić zdjęć ani wojskowych, ani obiektów wojskowych, ani pojazdów wojskowych, niczego, tutaj wręcz nas zachęcano, żeby wszystko fotografować, oto takie wzgórze, gdzie tam bojownicy walczyli o wolność, wszystko, wręcz nawet nas zachęcano, żebyśmy te zdjęcia robili. Przewodnik, ja cofnę jeszcze zdjęcie, ten pan po prawej w czarnej koszuli, niezły fanatyk, strach było tak naprawdę, fajnie opowiadał, ale w pewnym momencie próbowałem nawiązać z nim jakiś kontakt, że no rozumiem, że też nie bym nie lubił, jakby ktoś tam najeżdżał mój kraj i tak dalej, no nie będę cytował, co on powiedział. Także odpuściłem dyskusję z gościem. No, proszono nas, żeby fotografować to muzeum. Oczywiście propagandowy jakiś film na wejściu. Możecie go gdzieś tam na YouTubie poszukać. Nie polecam. Natomiast z tego muzeum bardzo fajny widok. No i też tutaj pokazano nam, no co tutaj jest. To jest, wyobraźcie sobie, punkt obserwacyjny. No, nie chciałem już z tym przewodnikiem dyskutować, czy to, co chwyciłem w ręku, czy to na pewno jest lornetka. Nie, to urządzenie nie miało przyrządów optycznych żadnych, ale według przewodnika był to punkt tylko obserwacyjny. No cóż. Natomiast sam też Liban bardzo podobał mi się pod względem kulinarnym. Ja to, kurczę, jak gdzieś jadę, to lubię pojeść, a tam naprawdę to jedzenie było wyśmienite, podobnie jak i w Turcji. Tutaj jakiś hummus, jakieś ich kiełbaski, sałatka z ogromną ilością pietruchy. W ogóle bardzo dobre wino mieli i
I oliwę z oliwek. I oliwę z oliwek wręcz w przewodnikach było napisane, że jest zabronione wywożenie oliwy z oliwek z Libanu, że to jakieś ich wręcz złoto narodowe i tak dalej, że nie wolno. A zaryzykowałem i jedną butelkę wywiozłem. Słuchajcie, no smakowała jak dobra oliwa z oliwek, ale gdybyście mnie zapytali, w czym była lepsza od na przykład, nie wiem, dobrej greckiej oliwy z oliwek, to nie potrafię powiedzieć. Była bardzo dobra, ale nic takiego, co mogłoby być według mnie objęte zakazem wywozu. Natomiast bardzo dobrego zjadłem tam tatara. No, to ciekawa taka rzecz. Trochę się obawialiśmy go zjeść, no bo to wiecie, upał i tak dalej, ale zaryzykowaliśmy. Bardzo, bardzo dobre. Wylatywaliśmy to troszeczkę, powiem wam, jeszcze na odprawie wyjściowej, już na lotnisku jeszcze i tak kilka razy się nas pytano, co robimy, jak robimy, po co tu byliśmy, dlaczego żeśmy jachtem przypłynęli, a wracamy samolotem. No rzeczy, które no, dla mnie naturalne. No tam spokojny się dopiero poczułem w momencie, jak samolot oderwał się od płyty lotniska. No i taki to był fajny rejs. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to ja chętnie zamieniam się w słuch i chętnie odpowiem. No, słabe oświetlenie mam w biurze. Może spróbuję coś z tym zrobić. No, nic mądrego raczej z tym nie zrobię, ale trudno. Jeżeli jakieś do mnie pytania, to ja śmiało jestem jeszcze chwilę do dyspozycji. Jeżeli nie ma, słuchajcie, no jest jak jest, prawda? Jest siedź na tyłku w domu, tak, hashtag zostań w domu. Spotkanie miało być. Dzięki Wojtek, tobie również wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, przede wszystkim nam wszystkim dużo zdrówka. Spotkanie miało być z Mariuszem Magoniem, który miał opowiadać o Patagonii. Nie odpuścimy ci, Mariusz, na pewno będziemy chcieli posłuchać ciebie na kolejnych jakichś spotkaniach. Co dalej? Miały to być ostatnie Sail Galicia w sezonie jesienno-zimowym, natomiast no nie wiemy, co się będzie działo. Na 17 maja mamy zaplanowane regaty, ale czy się odbędą tego na dzień dzisiejszy, jeszcze nikt nie wie. Miejmy nadzieję, że ten cały cyrk skończy się i się odbędą. Jeżeli nie, to może zrobimy jeszcze jakieś kolejne spotkanie Sail Galicia, żeby coś się działo. O, widzę tutaj w komentarzach, gdzie ja również wam wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Przetestowałem nowe oprogramowanie i widzę, że będę musiał w oświetlenie przede wszystkim zainwestować, ale nie jest źle. Słuchajcie, pozostaje mi w takim układzie życzyć wam wszystkich zdrowych, spokojnych świąt. No będą jakie będą, ale miejmy nadzieję, że to się ten cyrk jak najszybciej skończy i wrócimy jak najszybciej do normalności. Słuchajcie, wszystkim wam wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, a ten cholerny koronawirus to niech od nas spada na bambus jak najdalej, jak najszybciej i oby nawet jutro. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć.